Cześć kochani! Serdecznie Was witam na kanale Eko Kreatywna. Jest dzisiaj cudowna pogoda po prostu, także jestem w bardzo dobrym nastroju, a tym bardziej, że pokażę Wam dzisiaj nowy filmik z serii Zabieram Was do Lumpeksu. Pójdziemy dzisiaj razem na jesienną dostawę do ciuchów na ulicy, właściwie na osiedlu, czy na ulicy Lilli Wenedy w Krakowie. Jesienna dostawa, dużo nowych rzeczy, co prawda ceny też są oczywiście jak na nowej dostawie, ale z drugiej strony są to przepiękne jakościowe rzeczy, niektóre są jakieś designerskie też, także bardzo już się nie mogę doczekać. Jak Wam tu pokażę, będzie taki częściowy haul z Siaty, relacja z tego lumpeksu, z tej jesiennej dostawy. No i zobaczcie jeszcze na początku przebitkę z cudownego mojego ogrodu, bo muszę po prostu to pokazać, bo jest dzisiaj tak pięknie, tutaj sarny zaczęły chodzić. No i zapraszam Was na tą krótką przebitkę, na ciąg dalszy i na relację, a później namierzymy. I oczywiście proszę Was, jeżeli spodoba się Wam filmik, koniecznie zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i przyciśnijcie przycisk polubienia, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne dla Was. Nic to nie kosztuje, a mnie to pomaga rozszerzać zasięgi. Przechodzimy dalej. Trzcie. To znaczy, Wiktor to tak trochę chyłkiem, ale poranna kawka na tarasie. Patrzcie, jaka pogoda, patrzcie. Spokój, oprócz piły łańcuchowej oczywiście. Patrzcie, to jest po prostu cudo jesienne, właściwie jeszcze letnie. Szkoda gadać. Piękne jest to światło wrześniowe. Patrzcie, kto mnie odwiedził. Chciała mi udekorować filmy chyba. Przyszła sobie do kadru. Taka gwiazda wśród róż. Super. Jest. Niebo po prostu jak we Włoszech. Księżyc widać, takie jest czyste niebo dzisiaj. Wrzosy są przepiękne, zobaczcie tylko. I oczywiście co? Moje ukochane motyle, krzewy, które całe lato po prostu tu przyciągają te przepiękne motyle. Tu dwa siedzą. Bardzo wielkie te wrzosy porosły, aż ścieżką się przejść nie da. Trzeba będzie je przyciąć na wiosnę i to tak porządnie. Ale za to patrzcie, jaki widok. Naprawdę pogoda jest po prostu bajkowa, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, teraz czas na relacje z second handu. No i potem widzimy się już, mierzymy. Witajcie, kochani. Dzisiaj jadę na ciuchy, na jesienne dostawy. Wiecie co? Nie wiem do końca, gdzie jest jaka dostawa i czy już są jesienne ciuchy, czy nie, ale będę próbować, więc jeśli będzie coś faktycznie z jesiennych już rzeczy, to pokażę Wam przebitki, czyli będzie relacja. No i wybieram się do ciuchów na Lilli Wenedy dzisiaj. No i oczywiście coś Wam nakręcę i potem pokażę, czy udało mi się coś kupić. Mam nadzieję. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Jestem właśnie tu na Lilli Wenedy. Słuchajcie. I dochodzę do second handu, do ciuchów. Jestem bardzo ciekawa, co tam będzie. To tutaj.
słuchajcie, bardzo fajne były niektóre kurtki, natomiast te kurtki, które mi się podobały, no i które tak naprawdę miały jakąś tam wartość, to były też w bardzo wysokich cenach, jak na Lumpex oczywiście, bo pamiętajmy, że to nie jest vintage shop, gdzie ludzie wyszukują poszczególne rzeczy, tak jak na przykład u mnie w sklepie, tylko to jest Lumpex, gdzie jednak jest kupowany towar na wagę. No więc no, dla mnie nie jest to miejsce na pewno na kupowanie płaszczy do sklepu, ale już na przykład swetry i sukienki jak najbardziej już są w takich cenach po kilkadziesiąt złotych, więc jest to możliwe. Można po prostu tam coś fajnego znaleźć, aczkolwiek no, jest dużo sieciówek, dużo sztucznych rzeczy i takie rzeczy mnie w ogóle nie interesują. Szybciej już interesuję się jakimiś akcesoriami fajnymi. Tutaj macie bardzo fajną torebkę, która będzie w stylówkach, bo ją kupiłam. Śliczna, naprawdę śliczna torebka wyszywana koralami. Są oczywiście też różne śmieszne rzeczy. Tutaj akurat złotej torebki nie kupiłam, chociaż też nie była wcale zła, powiem Wam. Bardzo fajne buty też mi się udało znaleźć. Tutaj oczywiście, że ja wyszukuję butów zamszowych, skórzanych, jakościowych, dobrych marek, nowych butów, nie jakichś butów, które są już znoszone. No i zawsze bardzo interesują mnie bluzki, swetry, sukienki, które jednak są w takich średnich cenach, więc jeszcze jest to dla mnie sensowne. Tutaj widzicie akurat sukienki z wagi, bo zawsze chodzę na sukienki na wagę, bo czasami naprawdę fajne rzeczy można tam znaleźć, bo wiecie, polityka tych sklepów jest taka, że oni sukienki z poprzedniego jakby sezonu, które były wcześniej nawet wycenione, nieraz dają później na wagę, więc czasem naprawdę spoko sukienki można tam dostać. No i oczywiście tutaj już macie przymiarki w garderobie, w przemierzalni. Tutaj superowy żakiet, który zobaczycie zaraz. Kupiłam dwie identyczne sukienki dzianinowe z bardzo fajnym składem, a tu sukienka właśnie, która była też w przebitkach na wieszakach, która jest świetnym składem i którą będę sobie nosić po domu, bo naprawdę jest bardzo wygodna. A to jest właśnie ta druga sztuka, trochę większa sukienka, w większym rozmiarze, ale dokładnie ta sama, co widzieliście wcześniej. Przepiękne bluzki udało mi się znaleźć. Naprawdę, jak chodzi o bluzki, to zawsze trafię tam fajne sztuki. Tutaj jest bluzka z jedwabiem, poprzednia była wiskozowa, a ta jest też jedwabna, vintage bluzka. I tutaj mamy jeszcze nową sukienkę dzianinową, która jest na mnie za duża, jak widzicie, ale którą wzięłam, bo na pewno ktoś będzie miał z niej pociechę. Jest piękna jesienna kolorystyka w niej. No i ostatnia cudowna perełka vintage, czyli śliczna peleryna. Jeszcze jedna sukienka, którą również za chwilę zobaczycie w przymiarkach. Super projektantka, z linii projektanckiej sukienka z H&M-u, z wiskozy. Kochani, sorry, że zasłaniam częściowo. Nie mam jak trzymać kamery. Mam tutaj dwie wielkie torby. Powiem Wam, że fajne zakupy zrobiłam i była, jak widzieliście na przebitkach, była jakaś odzież jesienna, chyba to już było po dostawie. Naprawdę niektóre są tak piękne perełki, że jestem w szoku. Mam nadzieję, że doradzicie mi, co zostawić. Także zaraz przechodzimy do mierzenia. Zobaczymy się już w stylówach i pozdrawiam Was. Jak widzieliście, dużo rzeczy, no i oczywiście, że 90 kilka procent z tych rzeczy to są sztuczne rzeczy, przepraszam. No niestety, ale po to tam właśnie jestem, po co chodzę do tych sklepów, żeby wyszukiwać dla Was i dla siebie wyłącznie perełki super materiałów, ale także w modnych trendach. No i takie rzeczy, które są w ogóle jakościowe i wyglądają fajnie, jak się je ubierze. Nie będę wszystkiego pokazywać w stylówkach, bo stwierdziłam, że to nie ma sensu. Niektóre rzeczy widzieliście w przymierzalni i te, które nie są w moim rozmiarze, nie będę już się z nimi powtarzała tutaj. Natomiast pokażę Wam jakieś stylówki z tymi rzeczami, które są dobre na mnie. Tak. Słuchajcie, zacznę od akcesoriów. A to dlatego, że akcesoria są bardzo ważne oczywiście. Ja uwielbiam buty i torebki po prostu. No i zawsze jakieś wyszukuję. Pokażę Wam kilka fajnych zdobyczy. Kupiłam świetną torebkę, która była chyba też w przebitce tam. To jest torebka wieczorowa, ale jest bardzo ładna. Wiecie co? Patrzę, czy jest coś w środku. Jest taka po prostu satynowa. O, widzicie? Bardzo ładna, satynowa w środku, z kieszonką. Spokojnie zmieści nawet większy telefon i szminkę czy puderniczkę. Ale patrzcie, jakie ma przepiękne kolory i takie holograficzne między innymi koraliki. Będzie bardzo fajna do beży, do różnych takich
spokojnych kolorów, do kremowych kolorów, do brązów oczywiście. Naprawdę super torebeczka. Bardzo mi się podoba i uważam, że jest bardzo gustowna też, także warto było dać kilkanaście złotych za nią. Oczywiście te buty i torebeczki pokażę Wam później w stylówkach, jeżeli do czegoś mi będą pasować. Tutaj mam buty w sporym rozmiarze, 5,5, czyli to będzie chyba około 39 rozmiar albo 39,5. Oczywiście będę mierzyć potem wkładkę. Normalnie, słuchajcie, nowe buty ze skóry. Wierzchnia część jest ze skóry i ta wkładka tutaj podeszwo, tak jakby w środku jest ze skóry. Natomiast reszta to jest materiał. Piękne, zobaczcie, jakie ładne buciki z zamszu żółtego. W bardzo dobrym stanie. To widać zresztą. I naprawdę świetny obcas, bardzo stabilny, około 4 cm, 4,5 może ma ten obcas. Bardzo miękkie też, bo to jest takiej, to jest Marks & Spencer z takiej Insolia Heels, takiej linii, czyli że one mają tutaj takie wygodne wkładki, które amortyzują i są w ogóle wygodne też właśnie obcasy. Przepiękna rzecz na jesień, także bardzo Wam polecam te buciki. Jeżeli ktoś z Was ma taki rozmiar, możecie pytać o długość wkładki, ale będą na pewno też na Vinted potem i tam będzie podana długość wkładki, w razie czego. Super buciki, przepiękne. Oczywiście będą na mnie za duże, ale jeżeli uda mi się w nich przejść, to zobaczycie je w stylówce z jedną z sukienek. Kolejne buty były vintage i to są buty marki Wallis ze skóry. Ja będę musiała jeszcze je troszkę przypastować, ale naprawdę w super stanie buciki i to jest, słuchajcie, rozmiar 6, czyli to jest 39,5, 40. Patrzcie, jakie piękne szpilki, przepiękne szpileczki ze skóry w środku i na zewnątrz, więc w ogóle mega, cudowne, bardzo fajny krój. Na mnie oczywiście za dużo i w tych raczej nie dam rady się przejść, więc jak ktoś szukał niewysokich, bo około 5-6 cm na tej małej szpileczce pięknych bucików, to te są idealne, klasyczne szpile właśnie i bardzo fajny mają krój. Jeszcze jedne buty, które znowu są na mnie za małe, 36, ale są to super baleriny z Vagabondu. Zobaczcie, w takim klasycznym kroju właśnie, szanelkowym ja to nazywam. Zupełnie prawie płaskie, może tu jest pół centymetra do centymetra wkładki. Super, naprawdę super. Skóra, wszystko i mięciusieńkie, bo Vagabondy są bardzo wygodne. Bardzo klasyczne tutaj te wiązania mają. No i naprawdę są w idealnym stanie. Zobaczcie, jak w środku wyglądają. A ja jeszcze ich nie czyściłam i nie dezynfekowałam, ale będę, oczywiście. Tu mają też ten wytłoczony znaczek Vagabond, więc naprawdę jak no praktycznie nowe buciki. To sreberko w środku się nawet nie wytarło, więc prawdopodobnie nie były w ogóle noszone. No to tyle butów. Teraz będziemy przechodzić już do konkretnych rzeczy. Zacznę od bluzek, sukienek, a potem zobaczycie swetry i jakieś większe rzeczy. Słuchajcie, zacznę od sukienki, którą mam na sobie. Ta-dam! No, zobaczycie oczywiście tą sukienkę w stylizacji. Jest śliczna. Wiecie, co to jest? Jaki to jest materiał? 100% bawełna. Jest to sukienka, nie wiem jakiej marki, ale jeżeli jest marka, to też napiszę na ekranie, bo przed włożeniem nie zapomniałam sobie to sprawdzić i zrobić zdjęcie, także później to zrobię. Przepięknie wykonana sukienka w formie takiej długiej koszuli. Ma normalnie długie rękawy zapinane, ale ja sobie je tak podwinęłam, bo teraz jest dość ciepło i wolę mieć trochę chłodniej. Bardzo podoba mi się tutaj ten ruff, ta taka falbanka. Ma świetne guziki z masy perłowej. No i ona może być noszona luźno bez paska, ale mnie się podoba z paskiem. Ja lubię mieć trochę podkreśloną talię. Czuję się wtedy bardziej kobieco, powiedzmy. Bardzo, bardzo fajna. W ogóle ma takie tutaj boki właśnie jak koszula. Przecieniusieńka, naprawdę, jest po prostu mega. Bardzo fajna i no i w ogóle jest w moim stylu, jest w mojej kolorystyce i raczej sobie zostawiam tą sukienkę. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie. Tak jak mówię, można ją zupełnie luźno nosić, można ją nosić nawet do szerokich, takich szarawarowych spodni, jako taką oversize, długą koszulę, koszulo-sukienkę. Także też ma wiele możliwości stylizacji. Idziemy dalej. Następne wcale nie są gorsze. Teraz Wam pokażę sukienkę, która jest dla mnie będzie podomką. Może komuś się też spodoba, ale wiecie co? Ja kocham takie rzeczy i uwielbiam nosić coś takiego po domu. Jest mi w tym bardzo wygodnie. W ogóle
To jest taki idealny ciuch w stylu indyjskim dla mnie. Taka sukienka długa z przepięknym wykończeniem dekoltu, taką mandalą różową. I ona ma w ogóle taki kolor, zobaczcie, jakby zielony z różowym przetykany. Dwa kolory nitek w tym są. I wykończenie ma taką jeszcze czerwoną lamówką na rękawach i u dołu, więc fajnie uszyta. Bardzo ciekawy ma ten dekolt tutaj, jeszcze z naszytymi monetami. No jest to taka trochę rzecz w stylu Diora, takim designerskim, powiedziałabym. Jakby do tego jakiś fajny retro żakiet włożyć, może nie żakiet, tylko taką narzutkę etniczną, to w ogóle byłoby taki, naprawdę taki designerski ciuch. Spróbujemy to jakoś zestawić, zobaczymy, czy się uda fajnie. Dajcie koniecznie znać. W każdym razie jest to coś takiego, co ja bym raczej nie nosiła na zewnątrz, tylko właśnie stylizowała w swoim wolnym czasie po prostu. Piękna, piękna rzecz z bawełny. Ta sukienka z bawełny, ta też. Teraz mam coś z wiskozy, ale za to jest to super ciuch projektancki. Richard Allen. Zastanawiałam się, czy w tej sukience prowadzić filmik, czy program, czy w tej, co jestem teraz, ale po prostu z lenistwa zostałam w tej różowej, bo bardzo, bardzo podoba mi się też ta sukienka i ona jest... Ma bardzo też ciekawe wzory, zobaczcie, Richard Allen dla H&M, na pewno jest to wiskoza, z tego co pamiętam, rozmiar 40, więc ta sukienka jest minimalnie duża na mnie, ale nie jest jakaś bardzo duża. Patrzcie, jakie ma fajne wzory. Właśnie takie porządny materiał, bardzo ładny, chłodny, ciemny brąz i takie esy, floresy klasyczne jakby w taką kratkę w kolorach khaki, słuchajcie. Ma pasek szeroki, w ogóle ma bardzo, bardzo fajny krój. Świetna ogólnie, idealna sukienka właśnie na jesień, szczególnie dla jesieni, ale ona ma na tyle neutralne te kolory, że nawet i do chłodnego typu urody by spoko wyglądała. Bardzo, bardzo fajna, do kardigana, do marynarki. No po prostu rewelacja. Spróbuję Wam właśnie te sukienki fajnie wystylizować, żebyście zobaczyli ich potencjał, bo naprawdę ta sukieneczka w rozmiarze takim M przez L jest przepiękna po prostu. W każdym razie ja jestem w niej zakochana. Idziemy dalej. Oj, już mi coś spadło. Oczywiście, jak zwykle. Kupiłam cudowną sukienkę, ona jest w połowie z wiskozy, niestety połowa jest sztuczna. Była droga, ale stwierdziłam, że może ktoś, któraś z Was się po prostu tak zachwyci, bo jest to sukienka, która była w przemierzalni i nie będę jej mierzyć, ale można ją tak fajnie wystylizować na zimę, w te modne kolory teraz, dwa rodzaje pomarańczu, brąz, czerń i w ogóle inne rękawy ma golf. No i to, że ma duży skład wiskozy, to jest fajne, że to nie jest całkowicie sztuczne jednak, mimo wszystko. Patrzcie, jest nowa, dosłownie jest nowa i to pokażę Wam to z bliska, bo naprawdę ona nigdy nie była noszona, to na 100%, ani prana. I jest superowa, można do niej fajny pas dać, na przykład brązowe bodki, rude rajstopy i pasek takiej rudej skóry lub brązowej skóry. Cudownie by to wyglądało, na pewno jest to tak ciepłe, że nic do tego nie trzeba. Fajna biżuteria, fajna torebka do tego i mamy po prostu gotowy strój cieplusieńki na zimę. Piękna rzecz, ona jest oczywiście na mnie dużo za duża, jak widzieliście w przymierzalni. To jest na moje oko L-ka spokojnie. M-ka, jeżeli ktoś ma biust taki większy, to może być to M-ka. Natomiast no, na pewno nie jest to S-ka i naprawdę jest to sukienka nowa, piękna. Piękna sukienka. Mimo, że nie jest ona w tak stuprocentowo naturalnym składem, to po prostu jej taki artystyczny wygląd mnie kupił totalnie. Strasznie mi się spodobała. Dobra, idziemy dalej. Sukienki, mam jeszcze dwie sukienki, które też widzieliście w przymierzalni i one są identyczne. Chyba są w różnych rozmiarach i nawet się zastanawiam, czy sobie jednej z tych sukienek nie zostawić, bo to jest odcień żółci, niby taki musztardowy, ale taki w limonkę lekko wchodzący. I to jest bardzo fajny też materiał. I wiecie co? Jedna z tych sukienek jest właśnie taka jakby lepsza rozmiarowo na mnie. I to jest trochę taki jakby szenil, ale nie do końca szenil. Takie bukle. Bardzo fajny, nowoczesny krój ma ta sukienka. Mają te sukienki. I ten odcień limonki całkiem spoko z moją cerolicuje. To nie jest taki jesienny odcień. Jest właśnie przez to, że jest ten taki... Właśnie taki lekko limonkowy odcień, to całkiem spoko to wygląda. Nie jest to takie ciepłe bardzo. To jest American Eagle marka.
nie wiem jaki rozmiar, bo jest wycięta metka również ze składem, ale druga z tych sukienek, zobaczcie jakie fajne rękawy ma jeszcze, takie rozszerzane, opuszczane niżej i rozszerzane, więc to są takie sukienki naprawdę w modnych krojach. Druga ta sukienka ma właśnie metkę, dlatego wiedziałam jaki jest skład. Chyba ta jest właśnie większa, mi się wydaje, ta, którą wzięłam teraz. To jest M-ka, no więc tamta pewnie jest S-ka, bo to są takie sukienki w stylu oversize'owym. I słuchajcie, naprawdę spoko, bo 57% bawełny jest w tych sukienkach. Więc no, super, patrzcie. Takie swetrowe sukienki jak teraz są w ogóle bardzo modne, w bardzo modnej kolorystyce i naprawdę bardzo świetnie wykonane, super wykonane. Zobaczcie. Także ja sobie pewnie jedno z nich zostawię, a druga będzie do sklepu. Super, 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 do takich rajstop w identycznym kolorze będzie wyglądała po prostu rewelacyjnie. I na przykład do jakichś kozaków karmelowych, albo nawet właśnie jakichś takich, o, patrzcie, do tego, do tych butów. Perfekt, jak znajdę rajstopy, które będą idealnie pasować, to Wam pokażę tu stylówę superową. Dobra, kochani, przechodzimy teraz w takim razie do bluzek i swetrów. Mam jeden tylko sweterek, więc go pokażę od razu i jest naprawdę super, z bawełny. To jest Forever 21 też i to jest MK, krótki sweter i ma świetny kolor, więc być może zostanie ze mną. Ale to jest większy rozmiar, on jest taki oversize'owy, ale to jest chyba MK. Patrzcie, jaki fajny jeansowy sweterek, w jeansowym kolorze oczywiście, taki klasyczny kolor jeansu. No i właśnie będzie super, moim zdaniem, wyglądał do jeansów. Ale też do na przykład jakiejś spódnicy takiej węższej będzie fajny. Jak ktoś ma taką wąską, obcisłą spódnicę jeansową, to będzie idealne do tego. Bo jest nowoczesny i jest taki super jakości, więc może się uda też coś wystylizować do tego. No i teraz już przechodzę do bluzek, żakietów i tak dalej. To teraz bluzka z Zary, która jest bardzo elegancka, taka wyjściowa, w rozmiarze L. Więc jest ona na mnie za duża, ale naprawdę jest przefajna, patrzcie. Jest taka dość wąska tu, więc na M-kę też będzie. To jest bawełna w ogóle. Więc świetnie, bo to jest super skład. Tu ma taki jersey, widzicie? Z normalnym takim okrągłym dekoltem. Ale patrzcie na te rękawy z perełkami. No piękne. I to jest też bawełna w takim udrapowaniu tutaj. Udrapowane rękawy. Cudowna. Naprawdę cudowna bluzka. No wiecie co? Ja nie jestem jakąś fanką takich naszywanych pereł i tak dalej, ale to naprawdę wygląda fajnie i to jest naturalne, więc nowiutka bluzka, no serio, patrzcie jaka fajna. Piękne rękawy, super rzecz na przykład na jakieś święta, na jakąś imprezkę, wow. Nawet do jeansów będzie coś takiego pasować na jakąś właśnie okazję taką bardziej imprezową, wyskokową. No przepiękna rzecz, naprawdę jestem zakochana. Kolejna fajna rzecz. Bluzka, słuchajcie, tą bluzkę kupiłam z Wagi, chociaż ta Waga na początku też wcale nie wychodzi jakoś tak tanio bardzo, no ale słuchajcie, nie ma co narzekać. Bluzka jest w rozmiarze 38 i ma przód z jedwabu i to jest Pieszak, to jest ta sama firma, co mam taki jedwabny kombinezon w sklepie, cudowny zresztą. Tutaj jest cieniutka bawełna, bardzo cieniutka, naprawdę to jest taka mgiełkowa bawełna, ale jersey. Świetnie wykończona bluzka i właśnie przód jest z tym napisem Rock Chick, rockowa dziewczyna. I jest taki lekko przezroczysty, ale naprawdę śliczna rzecz. Ja bardzo lubię tego typu bluzki, takie trochę artystyczne. No to teraz bluzka, która ma piękną kolorystykę. Jest ona od White Staff, więc super. I to jest rozmiar 12, 40. Patrzcie, jakie piękne wzory secesyjne ma. Nie wiem, jak się nazywają te kwiaty, które są przedstawione. Może ktoś wie. A może to są jakieś astry, kurczę, coś takiego, ale patrzcie, przepiękna kolorystyka. To jest taki właśnie, taki róż, nie fuksja właśnie, tylko wydaje mi się, że to jest, może fuksja, ale właśnie bardziej to jest magenta z granatem. Cudowne wzory, bardzo fajny krój, rękawek 3/4. Chciałabym fajnie Wam to jakoś zestawić, może się uda. Piękna bluzeczka, bardzo, bardzo piękna bluzeczka. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo po prostu według mnie jest śliczna. Ma taki guziczek oblekany z tyłu. Bardzo prosta, nowoczesna, też będzie fajnie pewnie wyglądała do prostych jeansów, do spodni granatowych. Ach, naprawdę, wybaczcie, że się tak zachwycam tymi ciuchami, ale po prostu są, niektóre są takie, no ludzie mają wyobraźnię, tworząc te ciuchy. No, jak ja bym tworzyła ciuchy, to pewnie też
byłby dla mnie super zajęcie, ale jednak wymaga to zainwestowania praktycznie całego życia w to, więc troszkę za późno. Słuchajcie, przepiękna bluzka vintage z jedwabiu. To jest jedwab, nie ma metki, ale to jest na pewno jedwab, bo no akurat tutaj nie ma wątpliwości, to nie może być, to nie jest na pewno żaden liocel, tylko to jest jedwab naturalny. Zobaczcie zresztą, trochę można to zobaczyć na wizji, wydaje mi się, bo on ma specyficzny wygląd też, ten jedwab. Gruby, bardzo gruby jakościowy jedwab i tutaj mam takie jakieś guziczki, które nie wiem, wiem, pokażę Wam to, spróbuję Wam to pokazać. Te rzeczy, to coś na bluzce, można albo wywiązać, tak jak w przymierzalni, albo zapiąć tak naokoło i zrobić z tego taką drapowaną stójkę. I to jest dosyć duży rozmiar, to jest 22 aż rozmiar. Pure silk, a jest na metce, patrzcie. Jest pure silk, czyli nie wymyśliłam sobie tego, tylko naprawdę to jest napisane, że to jest pure silk. James Mead Limited. I to jest brytyjska bluzka w rozmiarze dużym, 22, czyli takie XL, nawet może 2XL. No ale te kolory przede wszystkim to jest po prostu totalny czad. Są zjawiskowe te kolory i wzory, bardzo vintage, ale naprawdę są... Aż przyjemnie się patrzy, po prostu patrzy na tą bluzkę jako taki obiekt do patrzenia, po prostu cudowna. Kolejna bluzka. Jest też świetna i to jest Second Female XS, ale może być SK, bo na mnie jest ok. To jest, słuchajcie, bluzka z wiskozy 100%, z takiej satyny wiskozowej, też przepiękna, zobaczcie. W kropeczki jest błękit i czerwone kropki na tym. Śliczna bluzka, bardzo modnych trendach na lata 70. Piękna. Piękna, drapowana, taka ta wiązana naokoło bluzka, będzie perfekcyjna do po prostu jakichś spodni takich w stylu dzwony, w stylu takim eleganckim bardziej. Naprawdę piękne kolory, prawda? Mi się strasznie podobają. No i następna rzecz, to jest piękny żakiet od Peruna, czyli od Marks & Spencer i on ma tutaj jakąś metkę z pralni nawet, więc jest czysty. I spoko pachnie, ale oczywiście ja go będę jeszcze parować. 16 rozmiar, więc to jest XL-ka na pewno. Ostatnio Wam mówiłam, że do takiej sukienki niebieskiej od Boden mam żakiet w idealnym kolorze i on jest, ma super skład. Piękny, klasyczny żakiet, a klasyczne żakiety teraz wracają do mody i będą modne, bo już pokażę Wam nawet taki filmik porównanie sieciówka versus lumpex niedługo i w tym filmiku będzie bardzo podobny żakiet marki Tatum, który sfotografowałam. Chodzi mi o krój, nie o kolorystykę, ale zobaczcie, jaki jakościowy materiał. Taka jodełka wełniana, gruby, fajnie uszyty, to będzie naprawdę fajnie na sylwetce leżeć. Śliczna marynarka, śliczny żakiet i już Wam powiem skład. No nie, tego to nie ma sensu mierzyć, bo wiecie, to jest na mnie na tyle za duże i taliowane, że no nie ma szansy, żeby to na mnie dobrze wyglądało. Już Wam powiem skład. Wełna ile? 60% chyba? Nie, 40% wełna, 60% wiskoza, wiskozowa podszewka. Z tego co widzę, tak. Czyli wiskoza z wełną. Idealny skład, grubiutki żakiet, można go też nosić jeszcze teraz wczesną jesienią jako okrycie wierzchnie po prostu i to nawet moim zdaniem wyglądałby fajnie do jeansów właśnie, bo ma taki kolor i będzie mógł robić po prostu w roli kurtki być. Także tadam, piękny żakiet na większy rozmiar. Kochani, chyba to, no nie wszystko, bo jeszcze jest moja vintage perła, słuchajcie, coś boskiego, coś takiego do wystylizowania. Jest to taka peleryna, a peleryny są od kilku sezonów bardzo modne. I właśnie peleryny i długie płaszcze to jest coś takiego bardzo oryginalnego. Patrzcie, jakie to ma super fakturę. Wygląda to jak karakuły, ale to jest normalnie zrobione z jakiejś wiskozy chyba, albo z wełny z wiskozą. To jest na pewno vintage z lat 70. Ma takie wiązania jeszcze trochę teatralne wręcz, ale wiązania sobie można zmienić albo dać sobie tutaj jakiś guzik taki na pętelkę. To jakby nie musi być wcale takie teatralne. Patrzcie, ma to kołnierzyk i wyglądać to będzie jak płaszcz. Taki po prostu, taka po prostu wielka peleryna, ocieplacz.
bez rękawów, bo to po prostu jest coś takiego, co wiążemy i to nam opływa ubranie. Niesamowita rzecz, bardzo ciekawa rzecz. W pięknym stanie to jest i w ogóle to jest totalnie niezniszczone. Tam kilka nitek trzeba przewlec po prostu, bo się tak lekko wyciągnęły, ale tutaj nie ma ani dziur, ani niczego, więc jestem w szoku, że to znalazłam po prostu. Jest to jeszcze na wagę. Co prawda, jak mówię, ta waga, zresztą przy wadze tego płaszcza, to wcale niekoniecznie zawsze jest zaletą, ale jest to naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bardzo unikatowa rzecz. Takich rzeczy szukam też, bo wiecie, sieciówkowe rzeczy są też w sieciówkach, więc to nie jest specjalnie żadna atrakcja, a takie inne rzeczy i rzeczy, które można jakoś ciekawie wystylizować, zrobić z nich jakiś taki projektancki wygląd, no to jest coś na wagę złota wręcz. Kochani, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że program się Wam podobał, że Was zainspirowałam do eksperymentowania z jesiennymi trendami. Oczywiście, tak jak mówiłam, jeszcze będziemy robić z Anią filmik ze zdjęciami, takimi inspiracjami bardziej, jesiennymi kolorami, modnymi, kolorystycznymi i wzorkowymi trendami. Także mam nadzieję, że ten filmik też się Wam spodoba, ale on będzie dopiero gdzieś minimum za 2 tygodnie, jak już się zacznie taka prawdziwa jesień też z wyglądu, żeby te zdjęcia były takie naprawdę, naprawdę klimatyczne. Kochani, pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku.